Moi drodzy, wszemi wobec ogłaszam wam, że nadszedł ten dzień, ostateczny moment, kiedy cały gang Kabery skupi się na tym, aby rozwalić Bobo raz na zawsze. Doprowadzimy do tego, że Smarkacz przegra tą wojnę, nie ma w ogóle innej możliwości. Mam przygotowane, jak sami widzicie, beznadziejne itemy, ale to tylko dlatego, że Bobo gdzieś tam za tym obsydianowym murze zamknął moje itemy. Panowie, czy wy jesteście gotowi na to, aby w końcu się uporać z tym frajerem? Ale poczekaj, stary, ja jestem gotowy. Od dawna, od bardzo dawna. No ja myślałem, że go atakujemy, nie, że rozwalamy go. Stary, poczekaj, poczekaj. Wiesz co, na początku myślałem, że w sumie spoko ale... tak go atakować, ale... To nie jest takie proste. Na niego ale dziś nie ma, już stary, lecieć. Co myśleć, my już ale poczekaj, czekaj, człowieku. Spójrz na swoje itemy, ty... No, ale ty mówię, zaraz wbijemy się tam, rozkopię obsydianową skrzynkę i polecimy po moje itemy. A co jak ci się nie uda rozkopać i cię rozklepie? Mam dwa koksy, mam 12 refili, mam TNT. Ale wszyscy go chcemy na maksa rozwalić, tylko po prostu musimy to zrobić z głową, bo nie, to nie dobra, jest takie kopsiu. Będziemy go atakować. Dzisiaj go atakujemy i będziemy tak długo się z nim bić. Tak długo, aż albo wszyscy z nas stracą wszystkie itemy, albo słuchajcie, go rozgnieciemy. Jeżeli go zabijemy i straci on wszystkie itemki, a on przy sobie ma po 4-5 zbrojek, no to wtedy wygrywamy automatycznie wojnę. On się poddaje, przeprasza i będziemy żyć w zgodzie. Dlatego, moi drodzy, oglądajcie koniecznie do samego końca, bo Bobo się tego nie spodziewa, a to jest ostateczny dzień bitwy. Nie wiem, czy to będzie trwało tylko przez ten jeden odcinek, czy może przez 40 odcinków, ale słuchajcie, nie odpuścimy, nie będzie przerwy, nie będzie już dobrze, po prostu rozwalamy gnoja. Panowie, lecimy. Ewidentnie dobra, lecimy. Dawajcie, lecimy. Dobra, zjedzcie plan bardzo dobrze brzmi. Zjedzcie sobie refila i naprawdę w drogę, bo kurde, ja już mam go po prostu dość. Wmówiłem mu, że jestem po jego stronie, że chcę rozwalić gang Kabery. Nie, on... już drugi raz, jakby wiecie o co chodzi. To jest takie, ja, to dobra. Serio, lecimy. Słuchajcie, on się nabrał. Teraz tak, on powinien być w domku, bo widziałem chwilę temu, że on siedzi w domku, dlatego ja muszę koniecznie podejść do tej obsydianowej kości. Co wy tam lamusy robicie najgorsze? Co ty, Abelka, razem z nim robisz? O, Bobikso, dawaj! Co ty tam robisz? Ja ci mówiłem, że gang Kabery rozpocznie wojnę i właśnie to jest ten moment. Człowieku, ja cię oczywiście po raz kolejny zdradzam. Gang Kabery rozwala cię. Ty lamusy najgorsze, ja znam stąd. Milionowi to wygrywają, to jest ostateczna walka, człowieku, rozumiesz to? Już nie będzie odwrotów, już nie będzie poddawania się, już nie będzie czekania, stary. No co ty lamusie robisz? Po prostu, cię rozwalamy. Będziemy choćby... Żebym ja ciebie tutaj nie rozwalił. Choćby 10 godzin będziemy czekać. O kurde! No, na pewno. Chodź tu, łopsie, no na to czekałem. Nie przestaniemy. No, pokażę ci, Aberka. Chodź tu. Pokażę temu całemu twojemu najgorszemu gangu. Nie, to ty zobaczysz. A ty zdrajcem jesteś. Ej, ale odbije. Dobra, agent, chodź ze mną, chodź ze mną. Idziemy po moje itemy. Za to. Dobra, dobra, serio, dobra, panowie, wy go klepcie. Ja zaraz wrócę ze swoimi itemami. Lamusy już uciekają. Dobra, dobra, ty. O kurde, dwa serduszka. Stary, ja nie jestem w stanie nic mu zrobić. Bez tych moich itemów to jest po prostu masakra. Masz jakiś dobry kill off, bo musimy to rozkopać. No właśnie nie mam, kurde, serio, bez żadnego kill offa. Dobra, cokolwiek, stary, cokolwiek. Musimy to serio rozkopać jak najszybciej, bo tutaj się znajduje moja zbroja, którą ja dałem Bobiksonowi jako znak zaufania, że niby jestem po jego stronie, ale serio, jestem tak podjarany, że w końcu robimy tą bitwę, już taką ostateczną. Wydaje mi się, że jesteśmy dobrze przygotowani, że jesteśmy naprawdę nieźle przygotowani. Okej, dobra, biorę stary, patrz, tutaj są moje itemy. O kurde, ile tu masz itemów? Ja nie wiedziałem, że w ogóle ty ich tyle tutaj masz. Stary, serio. Łuk, pa jaki łuk, o kurde, ale on teraz ma przywoł, ale gnój ma teraz przywoł. Dobra, podmieniam sobie to. Niewidki tutaj wszystko biorę. Dobra, to ci stary rzucam kill off. Masz sobie tutaj kill off. Okej, okay, dobra, lecimy, dzięki. Lecimy na gnoja, rozwalamy go. Ja bym chciał najchętniej zakończyć to w 10 minut, bo naprawdę, o kurde, mam tutaj nawet mój miecz. Nie, no, nie ma stary szans. Bo ja się z nim wczoraj klepałem, ja go praktycznie zamknąłem w tamtym obsydianowym kłodku. No i co, uciekacie, że... gnoi najgorsze? Nie, uważajcie, idziemy z powrotem, tak, jesteś klepany. Uważajcie. Nie, nie, serio, uważajcie, ale bo z nim nie ma słaby, zabawy. Tyle powiem. A dobra, ty zdrajca, Aberka, najgorsze. Co zdrajca? Gang Kabery nigdy bym nie zdradził, człowieku. Ale ty zdrajca. Nie moja wina, że ty taki naiwny jesteś i stary, ty mi 5 no razy wyżyłeś po swojej stronie. Dawajcie go, dawajcie go, dawajcie go. Lecimy z nim, lecimy z nim. I co, będziesz sobie ty palił? Lamusy najgorsze. Dobra, stary, lecę do ciebie. O kurde, jakiego on ma pancza, do niego się nie da podejść. Ty, kiepie, uciekaj mi stąd. Mam go, uciekaj, Bobsin, uciekaj stąd. Dawajcie, 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 dawajcie. On już ora, okay, on, dobra, już ora. On już ora, spójrzcie z nim. Co za gość? Ej, ja mam fajny aspekt, ja więc ja mogę za go, ja mogę go podpalić. Ja mogę go tylko... Dobra, 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 podpalił go, podpalił go, podpalił się, to za lamus. Ale on jest na koksie, bo patrz, go to nie bije. Tyle ci powiem. Dobra, dawajcie go, dawajcie go. O kurde, on będzie. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Dobra, nie, trzeba uważać.
tutaj. Wow, 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 uważajcie, uważajcie, żebyście nie zginęli, ale patrz. No i co, poddajecie się Lamusy, czy nie? Ej, dobra, ale czekajcie, dajcie mu chwilę, dajcie mu chwilę. Chodźcie. Słuchajcie, patrzcie, co się dzieje. Zaatakowaliśmy go w czwórkę, mamy jakiś plan, on jest mega tutaj nieogarnięty. Zaskoczony, tak, zaskoczyliśmy go. Ej, serio, dojeżdżamy go, okej, nie wiemy, ile on ma serduszek, może miał 2, może miał 12, to nie ma znaczenia, ale jeżeli ucieka, to znaczy, że nie czuje się pewnie, ewidentnie nie czuje się pewnie, więc wydaje mi się, że po prostu musimy go atakować w czwórkę, nie w jedynkę, nie w dwójkę, trójkę, tylko po prostu w czwórkę. Wie, on ma tutaj armię jakichś zombiaczków małych, co to się dzieje? Więc naprawdę wydaje mi się, że to jest grube, dlatego lecimy, ale musimy tutaj ewidentnie podbierać sobie serduszka. Na chwilę lecimy. Tak. Moi drodzy, ja wam tylko przypominam, żebyście wpadali także w pierwszą link opisu, czyli na stronę www.abra.ety, bo możecie tam zakupić takie kozackie koszuleczki Abratim i właśnie godnie reprezentować milionowice Gankabery. Macie darmową dostawę od 99 zł kurierem, czyli kurier przyjeżdża właśnie do was za darmo, oszczędzacie 2 dyszki i wydaje mi się, że warto obczaić, bo są tam rzeczy zarówno bluzy kolorowe, z kapturem, bez kaptura, koszulki, kubki, poszewki na poduszki i są rzeczy dla chłopaków i dla dziewczyn w różnych rozmiarach, więc obczajcie w tym momencie, każdy niech klika pierwszą linkę w opisie. Dobra, a teraz tak, panowie, gdzie on uciekł? Gdzie on orał, zjął, bo to jest naprawdę taki lamus. Orał, no. Nie, no, on musiał... Dobra, biegniemy tam. Się poddać, bo nie macie teraz szans. No ty, okay, gościu. Na koniu. Nie, dobra, dawajcie. Nie, dawajcie, nie macie najmniejszych szans. Człowieku, dobra, patrzcie, dostaje, trzeba mu konia załatwić. Konia stracisz. Zostaw się Noriska w spokoju. No to zejdź, nie, Noriska. Jeśli zginie, to jest w 100% twoja wina, stary. To jest w 100%. To jest twoja wina, zostaw. Nie, to ty, jak można wziąć konia na bijatyk? No wiecie, i zginął. Dobrze, ale ja to zrobiłem, że ty wziąłeś konia na bijatyk. To ja. No ja zdaję się. Ej, nie wierzę, nie wierzę, on ma 5 IQ, dawajcie go, dawajcie go. Sam masz 5 IQ, nawet mniej. Au, mam całe życie, ale uważaj, że są trójki. Ty, Lamusa, lecimy się Lamusem. On mnie tutaj bije. Dobra, wbiegam do Cave'a, wbiegam do Cave'a. O kurde, ej, no on będzie mieć trochę problem z tego. Poleciał za mną, dobra? Dobra, aktywuj. O, dobra, uważajcie. Co tu się dzieje? Dobra, został od Tinti, dostał z Tinti. Zabijemy go. Dawajcie go. Jesteś jeszcze gorszy. Dobra, ile ty masz koksów przy sobie? O, je koksa. 10 tysięcy. Zjadł koksa. Nie, jak zjadł koksa, to wychodzimy. Czekaj, tak, serio, on ma klepą zbroję. Dawajcie, ej, serio, on jest w mega tarapatach. Ale ty masz, Bobo, przypał. On jest w mega złej sytuacji. Dawajcie go, cyk. Dobra, słuchajcie, automatycznie na niego działa, tak mi się wydaje. Ja muszę tutaj uważać. Dobra, dobrze, chodź na solo, pocisnę. Trzeba pamiętać, że nie mam jedzonka za każdym razem, więc trzeba uważać. Dobra, i cyk. Dawajcie go. Cyk cię tutaj, cyk. Ale strefka tobie wbija, stary. No i co? Tylko starczo umiesz się klepać. Chodź tu, zaraz tobie przewiniemy dupę. Dawaj, typie, rozwalany jesteś. Nie no, kurde, serio. Ty, ja bo nie wiem, kogo atakować, bo wy tutaj jakimś spalił. No i takimi kto tu ma ten fire aspect? No właśnie. No, a kto miałby mieć, człowieku? To ty masz fire aspect. Dobra, Liże. Ja to tata nie mam. Dobra, je koksa. Okej, odsuńmy się. Jak jest na koksie, to uciekamy. No to sobie... Nie, zostaw go. Nie będę się z tobą klepał na koksie, no co ty myślisz? No człowieczku, no. Ty brzdąco mały, no, szanujmy się. Ej, dobra, patrzcie, dole, słuchajcie, wpadł do dołu. Ty chyba właśnie... Żółwie! Ej, nie chciał... O kurde. Oj. Ej, ale przyznam się, naprawdę, żółwie akurat nie chciałem wysadzić, bo żółwie są... No wysadziłeś mi żółwia? Ale nie chciałem! Żółwia, pomidorka! Ej, nie, poważnie, nie chciałem żółwia wysadzić. No nie, tylko nie żółw, pomidorek! No dobra, to sobie zrobisz drugiego, jak już przegrasz wojnę. Sam, to nie będziesz taki sam. Zostaw, gościu, chodź się klepać, no. Obiecuję ci, że oddam ci, żółwia, jak się poddasz, stary, i jak przegrasz. Niestety konika Noriska też nie ma, to wszystko przez ciebie, Abel. Dobra, ja ci obiecuję, że nawet ci konia... Nawet ci konia oddam, stary, tylko się poddaj, a nawet jak się nie poddaj... Sam się poddaj, bo szans nie masz. Okej, nawet jak przegrasz, stary, to się nie poddaj, to też ci oddam. Dobra, no, na pewno, srata tata. Ale on chodź jest, tu, bo przy nie uciekaj. Dobrze, jest gdzie uciekasz? Zakumplujmy się. Ja nie uciekam, jak mu walce. Okej, teraz to jest... Ej, czyli cała zbroja, słuchajcie, mu padła w jakieś 8 minut. Dobrze jest. Dobra, nie ma butów, nie ma butów. Dobra, i to teraz zrobisz. Nie ma klaty. Zostajcie ci, bo nie macie szans. Ej, słuchajcie, całą zbroję mu rozwaliliśmy. Już całą, bo jeżeli tak, czyli słuchajcie, jest jedną zbroję w plecy, ma jeszcze pewnie z 5, czyli około godziny nam potrzeba, żeby rozwalić mu całe zbrojki, ale my też... Moja też pada. O kurde, to niedobrze. Dawajcie go. Cyk, cię tu wyjaśnia, mam tyle po tobie. Dobra, pyk.
Dawajcie, dawajcie, teraz, dawajcie, okay, dawajcie, dobra, dawajcie. Teraz. Oj, dobra, muszę zjeść, muszę zjeść. Ej, kto to strzela tymi strzałami, że on jest biały? Ja mam czas. Bo przez to on jest tak widoczny, że tak. No naprawdę, bardzo widoczny. Wy dobra, też jesteście najbardziej widocznymi dzbanami na tym serwerze. Dobra, Wieku, możesz się poddać i wtedy ty też sam będziesz... Sam się możesz poddać. Też będziesz dzbanem milionowym, ziomeczku. No, na pewno, dzbanem milionowic nigdy nie chce być. Dawaj, poddaj się starej, będziesz po staremu. Teraz tak ma być, tak ma być. No na pewno. Bo wygrywasz konkurs na bycie dzbaniastym dzbanem na tym serwerze. Dobra, czekajcie. Okej, okay, dobra, dobra, słuchajcie. Nie, no w końcu trzeba zniszczyć, naprawdę, serio. Chodź, mega, mega zacięcie. Dobra, Elviso, popszy. Słuchajcie, Elviso, straciłeś hełm. Elviso, uważaj. Okej, okay, dobra, dobra, rzucam ci łap za tobą. Okay. Słuchajcie, dzięki. Jest naprawdę grubo, ale rozwaliliśmy już mu całą zbroję, więc robimy to. Dawaj, ty, no, dawaj. No, ciebie, za chwilę tutaj nie rozwalił. Ale strefkę ci założę. Kończymy go! Ja muszę sam uciekać! To wiecie, jest bardzo blisko i tak do bycia rozwalony, bo jego miecz zabiera tutaj po dwa trzy serduszka. Ej, serio, mnie też cały czas tak klepie ostro. Na koksie nie ma co... O, na, no, no, a! Nie mogę sprintować! A! Ja dobra, nie, dobra, nie dobra, tak być, serio, no, nie. O kurde, co tu się dzieje? Ej, naprawdę. Zostaw Aberę, zostaw go, no. Co tu sam jest zostaw. Grane? Dobra, jakieś TNT trzeba mu tutaj wysadzić, tak, żeby... Nie wysadzaj tutaj nic. Dajemy, lecimy. Dobra, dawaj, tutaj dwa, żeby wiedział, z kim ma do czynienia, okej, okay, cyk. Jeszcze jest. Jeszcze jest. Cyk. Nie rozwalajmy też wszystkich. No i co pozostaje domem? Co z tym domkiem teraz? Ale to ty wziąłeś konia na wojnę. Ty, go mogłeś nie być, flyerzem. A widzisz, mogłeś go nie mieć! Nie ma hełmu, dawajcie! Drugą zbroję. Dobra, drugi raz już nie ma, okej, okay, dobra. Ty, ciebie już tutaj wiemy, zabawiamy. Że ma 3 sety, co najmniej 3 sety ma. Nie, dobra. No on ma z 5 tych setów, widzieliśmy to z Elvisem i z agentem. No i co, nie możecie tak. po kolei podchodzić? Dobra, dawajcie no, go, dawajcie go, dawajcie go. Tak. Okej, okay, uważajcie, okay, uważajcie, żeby tutaj... Uważajcie, TNT! A nie, to nie TNT, to... Ej, ja mam... Dlaczego ja mam slownessa? Nie wiem, co się dzieje, ale panowie, rozwalamy mu te zbrojki, wszystkie ucieka, zbrojki. Ucieka, już ej, gdzie on wie? Czy on wie do tej swojej piramidy? On ucieka, on ucieka. Dobra, panowie, to chodźcie, 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 chodźcie. Robimy mobilizację naszej komórki bojowej. Ej, patrzcie, wydaje mi się, że ta bitwa jest ewidentnie wygrana. Wyrzucamy ej, uważajcie, TNT tu wyrzucamy jest, go z tego jego miejsca. On się o kurde. Przecież ten wow. Zginie. Wow. O nie, wow. Kurde, jest naprawdę grubo. Moi drodzy, jak sami widzicie, naprawdę wojna zaczęła się na dobre. Wobec tego my idziemy kontynuować rozwalanie go, tylko musimy uważać na sety. Mój hełm ma tylko 16 użyć, a drugi hełm oddałem Elvisowi, więc sami rozumiecie, jaki jest przypał. Ale naprawdę, moi drodzy, subskrybujcie kanał, dzwoneczkujcie, żeby być na bieżąco z tym, co się tutaj będzie działo. Bo naprawdę, jak sami widzicie, to już jest ostateczna wojna. Będziemy go klepać tak długo, aż po prostu zginie. I wpadajcie, kończę w pierwszą link opisu, czyli na stronę www.abra.ety. Bo tam są, słuchajcie, produkty właśnie Abra Team. I możecie sobie zakupić taką kozacką koszuleczkę, czy chociażby bluzę z kapturem, bluzę bez kaptura, idealnie na wiosnę, w różnych kolorach i w różnych rozmiarach oraz różnych krojach, bo są inne kroje dla chłopaków, inne dla dziewczyn i pamiętajcie o darmowej dostawie od 99 zł na każde zamówienie, gdzie po prostu oszczędzacie na tym kurierze 22 zł, czyli chyba całkiem spoko opcja, bez wychodzenia z domu możecie mieć bezpiecznie właśnie taką koszuleczkę czy chociażby bluzę, a tymczasem dobra panowie, my idziemy go klepać i widzimy się już potem, bo słuchajcie teraz ewidentnie nie będziemy mu odpuszczać, dobrego dnieczka Eleczko i